Cześć, dobra, serdecznie z tej strony Lisu, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, oczywiście z farminga wraz ze Smunegiem. Dobry. No i seria poszła, sieć, skóry, aktywacja, nowa mapa, nowa seria, Nowe maszyny, nowe od zera uczucia, lecimy. nowa seria ogólnie. Mapa cybuchowo, tak się to tak Tak, nazywa. tak. Ja przyjąłem gospodarstwo z końmi i z kurakami. Końmi, a i z owcami, dobra, sorry. No więc mam koniec i owce. Najprawdopodobniej te zwierzęta się jeszcze zmienią, ale to już później. Esmana gdzieś się tutaj buduje. Esmana się powiedział, że będzie sam się budował, mi się nie chciało. Ja chciałem samą ty możesz wyspę, przejść i pokazać tutaj, która jest zbudowana. Więc mówię, nie idę. Znaczy, nie będę budował. No ogólnie jestem pierwszy raz na tej mapie, więc też się mogę pogubić, ale spokojnie, bo i przebiegłem. Ty już jesteś tutaj pobudowany, ziomuś. No jo. Boże, ty masz tu drzew, masakra. No i ogólnie w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie kupować maszynki i... Nie, to chciałem wyjść. O, jaki fajny niuhant. Będziemy kupować mu maszynki i sprowadzać je na farmę. Ogólnie modpack robiony przez Smunegę, więc tam dla niego wielkie brawa. Czekajcie, bo zaraz kichnę. Dobra, kichnąłem. Na zdrowie. Dzięki. Co miałem powiedzieć? Więc wielkie brawa dla niego. On ma nawet pograć piłkę sobie tutaj na tym, widzę na tej mapie. Ale to nie o tym. Drugi odcinek oczywiście jest Smunegę. I co? Chyba zabieramy się za robotę. Ogólnie pieniądze będziemy zabierać sobie później po odcinku, bo teraz nagrywamy te odcinki w tygodniu, w którym jesteśmy na, który jest naprawdę, naprawdę, no tak dużo się dzieje, że szok. Że powiem wam, że naprawdę nie mamy czasu. No ja z Marcinem robimy pewną rzecz, o której się powinniście dowiedzieć niedługo. No i wydaje mi się, że będzie spoko ta rzecz. Ale nawet nie wiem, jaki cianik obiecuję. Wiem, że na pewno muszę przetestować to, co wszyscy testowali. Ale ja tylko ja tego nie testowałem. Czyli to. Ma to. Tym, że się różni. Tu widzę. Dobra. Gospodarstwo zbudowano. Taka nie za dużo, za mało, bym powiedział. Te. Nie, to mi się nie podoba. To kombo China będzie. Ogólnie to jakbyście pytali, to ta seria będzie za sąsiadów, bo to jest ogólnie sezon drugi. Tak, dokładnie. No mówię, tak, że... Tak do sportowania. Po sąsiadzku bardziej niż sąsiady. No sąsiedzi. Jaki kolor w ogóle mają? Taki? Taki na pewno nie. Dobrze. Taki? Dobra. Dobra, zostawmy w podstawce. Dajmy taki. Ja wiem, że tak dobra. Nie. Będzie git. No spoko. Wybrałem pierwszy ciągniczek. Mam krowy, tak ja mam krowy. Dobra jest. Najprawdopodobniej na tej serii będę szedł kury. Ale jeszcze się okaże. Nie no, złąka nie będę brać. Tego? Nie. Ja się w tym momencie przylecę na sklep. Tak popatrzę. Nie wiem, czy iść tak normalnie, że 16-14 kupić jeszcze. Takie polskie by było. Ja wiecie, tak po grubości idziesz. A jak? Niedobowe.
Ja sobie kupię 16-14, a nie, do ilu? Do 150 koni tak miało być. Ja już mam takie... Dobra, do 150 koni, no to wolniemy sobie żółtą czy czerwoną? To jest rodzinka czerwonych, wolę chyba żółtą. Nie było wszystko w żółtym kolorze. Właśnie, a ty masz ile koni ogólnie? Halo? 120 będę miał najmocniejszy ciągnik. O. 120. Nie, ten kolor, ten. Dobrze, ten. A ten ma serię, kilo ma koni w ogóle? Halo? Kurde, jaki to by był? On ma nie. Koni. Dobra, ten niech będzie. Obręcze. Czarne, wiesz, czarne. Żółty by mógł. Nie ma go? Nie tak. Dobra, niech będą takie. Będzie git. Mamy dwa ciągniczki. Kombajnu nie kupuję, bo kombajn będzie miał sąsiad. Dokładnie tak. Będą usługi robione. Szukam jakieś przyczepki fajnej, fajna przyczepeczka. Co to za... O, 16. To będzie stary. Ale będzie drogie, ja to wiem. Także... O, jak ładnie wszystko, zobacz. A dlaczego z tyłu? To jest dupa. No co, halo, znowu od HW zacząć? Gdzie na tej serii chyba nie zaczynałem. Zacząłbym od takiej jaskinki, ale taka jaskinka to ona kurwa... Tak droga będzie. Tak lekko droga będzie, nie? Może D65. O, jakie fajne burty to ma. 5 ton. O, co to jest? Jakbym taką patnął. Kolor niebieski na pewno nie. Czerwony. No, plandek się nie zmienia. Kurczę, nie wiem jakie w ogóle wziąć przyczepki sobie. To będzie 25 000. Dobra, weźmy na razie taką jedną. Na jakich oponkach? Rokie. Takie chyba. Dajmy je w kolorach podstawowych, bo mi się podoba. Czekajcie, muszę wysmrakać nosa, bo jak znajdziesz mi... Ja sobie jeszcze sobie nie postawiłem ścieros na krzonkę. Jego. Średni, mały. Czego nie postawiłeś? Ścieros na krzonkę. Wyłącza tego. Odpalanie. Czekajcie chwilę, w ogóle kierownicy nie mam podłączonej. Boże, jaki minus. Robimy cięcie. Dobra, widzimy się po cięciu. Nie ten przycisk nacisnąłem. Pani zachodzi. To jest manual attaching? Jest. O mój Boże, co będzie wyszło. To było ciekawie czasami. Walnij, nie biegaj szybko, dziękuję. Siemanko. No jeszcze wsiadłem, bo mieść. Zejść na dół, dziękuję. Masz. Węża potrzebujesz? Co mi piszą? Moje uszy. Dobra, tu mam pierwszy zestawik. Mam nadzieję, że 30 będzie szła, jak nie wiem, jak buzia. Teraz co, pług bierzemy, nie? Czy pługa nie bierzemy? A pługów też sporo, co jest. Tak nigdy. Czwórkę by wziął, potargałby. Na przykład taką piąteczkę. Echa zaczął od zagonówek, wiecie. A, weźmy sobie overroomka. Jakie są siewniki w ogóle? Ty.
Zaczynać jak zawsze. Co to jest od Gospardona? To będzie drogie jak ciul. Mamy silnik? Może takim. Trochę nie kapujesz jakieś faktyczne. Ale nie wiem, czy będzie mnie w ogóle stać na ten silnik. Który? Wale szlata rapida. Oj, chyba raczej nie. Ewentualnie na tym Unię idea. No co mi pisze, to dam już mordy. Widzisz to, a nie. Widzisz, ona dziękuję. Może kuna sobie kupię. Kurde, dobra, na razie silnika nie kupuję. Bo nie wiem naprawdę, co bym chciał. Lejek to tak czulowo bym powiedział, trochę mały. Bo jakiś fajny taki Amazonek, ale też mały. Antek? Ten. Ogromny. Kurde, rozsiewacza jest milion tutaj, nie wiem. Ikona tam zawsze. Dobra, weźmy tego. Nie, weźmy. Ja się możesz zepnę tego. Szóstkę. Dobra, weźmy taki zestawik sobie. Co my potrzebujemy jeszcze? Nic chyba. No, siewnik ten. Siewnik i co jeszcze? Siewnik i... Daj mi. Pierwszy chyba nie. I co? Prychigasza nie potrzebujesz. Właśnie nie wiem, może kupię, bo... Wapniarkę też nie. No start. O, tu jesteś, tu jest sklep, okej, okay, to jest blisko. Gazopór, o kurde! O Jezu, wypadek w pierwszym odcinku, chłopie! Papie, co pan tutaj robisz? Ten puch się powinien jakoś składać, nie? Ten puch powinien się jakoś złożyć, bo będzie ciężko. Wiem, co sobie kupię, prasę sobie kupię. Ty masz ten, to ja sobie kupię prasę. Kumpel, nie prasę. Czy ma jakiś siewnik do tego, do... Chyba, ja będę wiedział, jak tu jechać. Tak, tutaj będę wiedział. No to też, no ja muszę najpierw zobaczyć jeszcze sobie później ile ten wadesztat kosztuje, bo jakbym sobie takiego wadesztata kupił, to by było zarąbiście, nie? A ty masz tu kurde wypas w tej tysiące. Rodowiko ładnie, pak pak. A jak? Nieźle. Ogólnie 500 tysięcy dostałem w spadku od dziadka, że chcę kupić nowe maszyny, więc i pola, więc 500 koła mam do wykorzystania właśnie, więc nie patrzcie na to, że mam jeszcze 400, bo no bo to trochę zajdzie, no. Kurde, 60 z przedni na pędem też trochę kosztuje. No jednak ja. Średnia huta, o, jesteśmy w średniej hucie. Dzień dobry, przyjechałem na farmę. Ten kurde, jakie budynki ma wyrąbane, jak tutaj burzy, pasz. A jak? No i najprawdopodobniej się w niedalekiej przyszłości zmienią budynki zwierzęce z owiec i koni na kurnik. Dobra, panie, kręć na lewo. Kita. No tak trochę nierealnie, ale dobra. Na budynki się z czterech osób, a tutaj to zbytnio nie zmieniły. Zauważyłeś? To taka to jest... Tak, to ta hala, w którą byłem teraz wjechałem, to tak, to prawda. I ogień! Coś walną. Płoty drewniane, oczywiście. Dobre. Ja już na razie naprawdę najpierw to powiem na twoim odcinku, że zacznę sobie, nie wiem, albo orać, albo coś robić już w polu. Mhm. Jak hektarów planujesz kupić? 2,5 hektara się wydaje. Ty, bo ty teraz nie masz co do roboty, nie? No. To wejdź na OLX-a czy tam gdzieś i spróbuj mi znaleźć tego... Wateszczat Rapid 300C. Bo tak naprawdę ile tutaj w czujnikach to maksie w stówę powinien wkopać. Pług zdycha 15. W
Przyczepa 25, bo wiem, bo kupowałem ostatnio. Siewka NOS 20, no to, to powiedzmy, że mamy gdzieś 130 tysięcy. Ej, to bym ją kupił. 65, 46, ale taki złom. No to nie wiem, takie ze 100 tysięcy na spokojnie bym musiał dać, tak? 55, 102, 70, no dobra, no to 104. Tak od ponad 100 bym musiał dać od tego, za ten silnik, więc ja go kupię. Bo... chcę. Bo się przyda jednak, nie? I jeszcze poszukam jakąś praskę. A ja ci powiem, ja chyba ogólnie... Kostki? Nie będę szedł w ten. Może chyba kostki? Taka... Może kostki? Znaczy ja ogólnie na swoim miejscu brał tego foszaja. Kostkową? No. Bo od razu na przyczepach to tego Anil Birzeins. Ja właśnie nie widzę tą. Ja go ogólnie przebrał. Tego porcznitkę. Ma pół tony też pojemność, więc nie może być jakoś super dużo tego. Ty kostek. Dobra, wezmę kostkową. Fajnie będzie. Dalej z moją myślą, to tak o, ja chyba nie będę ogólnie szedł w pługi. Ja sobie kupię chyba głębosz. Mnie na takie burżuje, że ja chyba nie stać. Jednak głębosz to jest głębosz. Ty masz przyjechać 60 jeszcze, nie? Chyba to tak. Nikita, kurde, to masz tutaj. No tak, zapomniałem, że... Cały raz zapominam, że tutaj jest podczepianie z zewnątrz. Ej, halo? Nie mam wejścia do tego. Do operacji? Do nie. Siewnika. Do siewnika. Aluju. No, on potrzebuje 4 wejścia, ja mam tylko jedno. A w przysiące masz ile wejść? 2. Patrzcie jak ludzisko, jak to jest pięknie zrobione. Wytym się węże przebijają. O, super, o, w koło prawie weszły. Węże, kurde, kurde. Wszystko przebite, fajnie, nie pójdę. A teraz ogień, ale powoli, o tutaj ziomek siedzi jakiś. Dobra, w ogóle włączmy światełka, bo jak nas jeszcze coś zatrzyma. Włączyłbym koguciki, ale wtedy mi się shadery odpalą. A mam w ogóle jeszcze koguta? A, no to bym sobie włączył koguta. Żebym jeszcze go miał. Fak, moja 60 kopci już. Mówię, co ty ciągnie za sobą tego żółtego, a patrzę na ten samochód. Ja go holuję, wiesz. Nie. No to tak... W 300 tysiącach powinieno się zmieścić. Z maszynami, więc mam gdzieś tak plus minus 200 tysięcy na pola. Tak sobie liczę, mam nadzieję, jak nie to kredyt będzie najwyżej. A to ogólnie na szóstkę i ile będzie za ogólnie? Na szóstkę, tak mniej więcej? Nie wiem, szczerze mówiąc. H6 muszę zmienić trochę kolor. Bo ogólnie z zewnątrz ona wygląda ładnie, ale wewnątrz wygląda tak... za jasno, co? Bo one jakieś super drogie nie są. No wiem. O, już jest ciekawie. Ja musiałem zaltopować grę ludziska, więc mogliście mieć lagi i wjechałem już sąsiadowi w zboże. Ale ja wam zaraz powiem, ile za kiedyś dawałem za 6, za 16-14. Momencik. Ogólnie to... Za 16-14. Nie mają węży. Oj. Ja to w tym momencie bez komodów. Bez hydrauliki. 12-14 dawałem 36 tysięcy. A to jest 12-14. Nie, to jest 12-24. No to tak 40 tysięcy raczej. Jest 30 tysięcy, obstawiam za 60, bo to przedni napęd, więc będzie w chuciul drogie. 40 tysięcy za ciągnik 105 koni. 120. Ja chciałem, 120. No, o, ja chciałem też prawie 150 tysięcy. Na ciągnik, który ma koni 120 koni. Także. A co to jest jeszcze ciągnik? Chciałem sobie kupić LF-a. Ale Giga. Myślę nie. Geo. 5465. Ja miałem go kiedyś? Nie, masz nowy. Także może kiedy indziej. Nie wiem, no ja w polskie zawsze. Ja takie polskie maszynki musiałem sobie kupić. Ty wiesz,
U mnie to trzeba być jakaś szóstka albo coś. Znaczy szóstka może nie. Jedzone. Ogólnie gieram oczywiście na kierownicy. Pięknie się gra. Tylko teraz nie widzę za bardzo, jak tu wjechać. Weźmy takie garaże, bo one są tylko na 3-metrowe siewniki na przykład, albo maszyny 3-metrowe. Jakbyś miał coś więcej niż 3 metry, to super zrobisz. Serio, odpiąłem węże i nie opuszczę już tego na dół? Dziękuję. Odpiąłem węże, już nie opuściłem, nie mogłem opuścić na dół, nie? No bo węże muszą być, wiesz. Hydraulika jednak. A to gdzie? Stawić? Nie wiem, jak śmieci to w trzecie drzwi. No ja lecimy po sedną rzecz, czyli lecimy po rozsiewacz. I przyjeżdżamy, albo nie, nie lecimy po rozsiewacz, staniemy sobie na poboczu. Znaczy na poboczu, na polu bardziej. I kupimy jakieś pola. Ile to pole? No, wraca w takim stanie, to na jakieś stanie nie będzie jednak. Wydaje. Dobra, 80. Tak z... ile to będzie? 80... 160 niecałe. 40... Dobra, jest, stoi. 40, 50 tysięcy, 60... Stoi w fornitka. Dobra, kupmy te pole, 40... 50 tysięcy. Dobra, ja mam 3 pola kupione ogólnie, nie wiem jak ty tam... Będziesz szalał, ale ja kupię, masz 3 pola. 6-1-6-6-1-5-1. Ogólnie ja w twoim odcinku będę sobie... Trochę stary. W ogóle na ile mamy czas, na ile mamy season 9 dni, co? 9 dni. No to git. Ja w twoim odcinku będę sobie maszyny już, wiesz, cenowo patrzył. Tak dalej i będzie git. No ciekawe, bo ja planowałem sobie kupić 2,5, a coś jest ma 6 prawie. Także. Czy to tam wiesz? Zobaczymy, jak nie, czy nie będę miał środkiem kredytu. No. Ogólnie. Jeżeli chodzi o moją gospę, nie wyszło nawet. Git. W ogóle sprawdź w sklepie, czym się różni 12-12, a 12-24. W sensie koniowo, koni. Ile, czy to ma jakąś różnicę koni, czy to nie ma? Było w małych, nie? W linkach. Tak, to w małych jest. 12, 12. Bo to jest 12, 0. Nie wiem jak to. No to tam jest ta konfiguracja. 12 ma 117 koni. No to ma 120. No. To cena podobna, nie? No. Bo to za 12-14, czyli za 117 koni płaciłem 36,500. No to tam gdzieś 38 zapłacę, jak będzie, to będzie git. Moim zdaniem. Za 4, a 60 ile? 30? 52. Co? 52 konie ma. 60? No. 52? No. No to ja wiem. Ale ja się pytam, 30 tysięcy czy ile? Bo wiem, że 20 tysięcy było... W sensie my na 4 gospach tam. To 20 tysięcy ustaliliśmy za 60. Ale bez przedniego, no to za tą przednie to tam to... trzeba zdychę zapłacić. To dopalić. Jakie kole bym dał ogólnie za nią? No i git, no to ja się mieszczę w 70 tysiącach za ciągniki, a myślałem, że w 100 się będę mieścił, więc jestem już na 30 tysięcy na plus, więc to już jest dużo, jakby nie było. Dobra, zjeżdżamy ostatnim zestawikiem, mamy 24 minuty, więc ładnie się rozciągnęło. No następny odcinek będzie wiadomo oczywiście lepszy, bo nie będzie jakiś ustawianiem maszyn, tylko będzie już wiadomo z roboty w polu. Może co dzisiaj jest? Dzisiaj jest środa. Środa. Ja to chyba wam rzucę na piątek. Smajka. A ja to. Ja bym wrócił mu odcinek na poniedziałek. No bo na poniedziałek, dobra, nie wiem. Zobaczymy, wszystko się okaże, wszystko wyjdzie w praniu. Ja dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subowania, pisania komentarzy. Zapraszam na kolejny odcinek do Smajka. Zapraszam na inne serie do mnie. Zapraszam na nowy odcinek, który będzie może też coś takiego niedziela, coś takiego. I do następnego. Trzymajcie się, cześć. Pa, ja.